Rozdział 5. Co się zdarzyło w Gribojedowie? Kremowy, staroświecki, piętrowy dom stał przy okrężnych bulwarach w głębi wątłego ogrodu, który oddzielało od trotuaru ozdobne żelazne ogrodzenie. Niewielki placyk przed domem był wyasfaltowany. Zimą wznosiła się tam uwieńczona łopatą zaspa. Latem placyk przekształcał się w uroczy ogródek letniej restauracji, ocieniony wielką markizą żaglowego płótna. Dom ów nazywano domem Gribojedowa, ponieważ jego właścicielką była niegdyś jakoby ciotka pisarza Aleksandra Gribojedowa. Była jego właścicielką, czy też nie była, tego dokładnie nie wiemy. Zdaje się nawet, że Gribojedow nie miał bodaj żadnej ciotki, posesjonatki. Dom ów wszakże takie nosił miano. Co więcej, pewien blagier moskiewski opowiadał, że jakoby na pierwszym piętrze tego domu w okrągłej sali kolumnowej znakomity pisarz miał czytać tej właśnie rozpartej na kanapie ciotce fragmenty mądremu biada. A zresztą diabli to wiedzą może i czytał. Nie jest to takie ważne. Ważne, że obecnie dom należał do masolitu, na którego czele stał do momentu, w którym znalazł się na patriarszych prudach nieszczęsny Michał Berlioz. Za przykładem członków masolitu nikt nie mówił dom Gribojedowa, wszyscy natomiast mówili po prostu Gribojedow. Przesiedziałem wczoraj 2 godziny u Gribojedowa. No i co? Załatwiłem sobie jałtę na miesiąc, brawo, albo idź z tym do Berlioza, on dzisiaj od 4 do 5 przyjmuje u Gribojedowa. I tak dalej w tym rodzaju. Masolit rozlokował się w Gribojedowie tak, że trudno sobie wyobrazić, jakby to można było zrobić lepiej i wygodniej. Każdy wchodzący do Gribojedowa po niewoli zapoznawał się przede wszystkim z komunikatami najprzeróżniejszych klubów sportowych, a także z grupowymi oraz indywidualnymi zdjęciami członków masolitu, którymi zdjęciami, nie członkami, obwieszone były ściany klatki schodowej prowadzącej na pierwsze piętro. Na drzwiach najbliższego pokoju na piętrze widniał wielki napis sekcja wędkarsko-urlopowa, a obok umieszczono podobiznę złapanego na wędkę karasia. Na drzwiach pokoju numer 2 napisano coś, co nie było tak zupełnie zrozumiałe. Jednodniowe delegacje twórcze, proszę się zwracać do M. Podłożnej. Następne drzwi dźwigały tekst lakoniczny, ale za to zupełnie już niepojęty. Pierieły gino. Następnie komuś, kto przypadkiem odwiedził Gribojedowa, zaczynało migać w oczach na widok pstrzących się na orzechowych, ciotczynych drzwiach napisów. Do kolejki po papier można się zapisywać u poklewkiny. Kasa, repartycje i rozliczenia tekściarzy ekstradowych. Przecisnąwszy się przez długą, zaczynającą się już w portierni na dole kolejkę, można było dostrzec napis na drzwiach, w które nieustannie wdzierał się tłum. Problemy mieszkaniowe. Za problemami mieszkaniowymi rozpościerał się widok na wspaniały plakat, na którym wyobrażona była skała, a na niej jeździec w burce z przewieszonym przez plecy karabinem. Poniżej były palmy oraz taras, a na tarasie siedział młody człowiek z czubem nastroszonych włosów. Siedział i patrzył ku górze niezmiernie bystrymi oczyma, a w dłoni trzymał wieczne pióro. Podpis: pełnoterminowe urlopy twórcze od 2 tygodni, opowiadania, nowele do 1 roku, powieść, trylogia, jałta, suksu, borowoje, cichisdziri, mahindżauri, Leningrad, pałac zimowy. Przed tymi drzwiami także była kolejka, ale nieprzesadna, najwyżej 150 osób. Dalej następowały podporządkowane zawiłej architekturze gribojedowskiego labiryntu zarząd masolitu, kasy numer 2, 3, 4 i 5, kolegium redakcyjne, przewodniczący masolitu, sala bilardowa, rozmaite mniej ważne agendy masolitu i wreszcie owa sala kolumnowa, w której ciocia zachwycała się komedią genialnego siostrzeńca. Każdy, kto trafił do tego domu, jeśli oczywista, nie był zupełny tempakiem, od razu widział, jak dobrze się żyje wybrańcom losu, członkom masolitu
i z miejsca opanowywała go czarna zawiść. Natychmiast zaczynał czynić niebu gorzkie wyrzuty za to, że nie obdarzyło go w kołysce talentem literackim, bez którego oczywista nie można było nawet marzyć o uzyskaniu legitymacji członkowskiej masolitu, brązowej, pachnącej kosztowną skórą, szeroką złotą obwódką, legitymacji, którą znała cała Moskwa. Któż powie choć jedno słowo w obronie zawiści? To uczucie najniższej kategorii. Mimo wszystko należy jednak postawić się w miejscu kogoś, kto trafił do tego domu. Przecież to, co zobaczył na piętrze, to jeszcze nie było wszystko. O, bynajmniej nie wszystko. Cały parter ciotczynego domu zajmowała restauracja i to jaka restauracja. Słusznie słynęła ona jakby jako najlepszy lokal w Moskwie. Nie tylko dlatego, że zajmowała dwie ogromne sale o sklepionych pułapach, na których wymalowane były fioletowe konie o asyryjskich grzybach. Nie tylko dlatego, że na każdym stoliku stała lampka z abażurem. Nie tylko dlatego, że nie mógł tam wtargnąć pierwszy lepszy z ulicy. Ale również dlatego, że w dziedzinie jakości wyżywienia Gribojedow bił na głowę wszystkie pozostałe moskiewskie restauracje. A także dlatego, że wszystko, co mogła zaoferować tutejsza kuchnia, sprzedawano po nader przystępnych, bynajmniej niewygórowanych cenach. Nie ma zatem nic dziwnego chociażby w takiej rozmowie, którą pewnego razu autor tej najprawdziwszej w świecie opowieści usłyszał koło żelaznego ogrodzenia Gribojedowa. Gdzie dziś jest kolacja Ambrosii? Cóż za pytanie, oczywiście, że tutaj, drogi Foko. Archibaldowicz zdradził mi, że dziś będzie w karcie sandacz, ale natural palce lizać. Ty to umiesz się urządzić, Ambrosi, odpowiedział z westchnieniem wychudły, zaniedbany, z karbonkułem na karku Foka. Rumiano gębowemu, złocisto-włosowemu, czerwonoustemu poecie Ambrosiowi. To żadna umiejętność, protestował Ambrosi. Chcę po prostu żyć jak człowiek. Chciałeś powiedzieć, drogi Foko, że sandacz bywa także w Koloseum? Ale w Koloseum za porcję sandacza biorą 13 rubli 15 kopiejek, a u nas 5,50. Poza tym sandacz w Koloseum ma zawsze przynajmniej ze 3 dni, a poza tym nikt ci nie zagwarantuje, że nie dostaniesz w Koloseum kiścią winogron po mordzie od jakiegoś młodego człowieka. Przecież może tam wejść każdy, kto przechodzi akurat pasażem teatralnym. O nie, jestem zdecydowanym przeciwnikiem Koloseum, grzmiał na cały bulwar smakosz Ambrosii. Nawet nie próbuj mnie namawiać, Foko. Ja cię nie namawiam, piszczał Foka. Można zjeść kolację w domu. No wiecie państwo, ryczał basem Ambrosii. Wyobrażam sobie twoją żonę przyrządzającą w rondelku we wspólnej kuchni sandacza a naturel. Hi, hi. Au revoir. I Ambrosi, podśpiewując, ruszył ku werandzie pod markizą. Ech, ho, ho, stare dzieje. Pamiętają znakomitego Gribojedowa, co starsi mieszkańcy Moskwy. Co tam sandacz? A naturel z wody. Sandacz to jeszcze nic, mój miły Ambrosi. A sterlet? Sterlet w srebrzystym naczyńku? Filet sterleta z szyjkami rakowymi ze świeżym kawiorem, a jajka de cocotte w pieczarkowym sosie w kokilce? A może mielibyście coś przeciwko filecikom z drozdów, z truflami, albo przeciwko przepiórce po genuańsku? 9,50 jak barszcz. A jazz band, a uprzejmość personelu? A w lipcu, kiedy cała rodzina jest na letnisku, ciebie zaś niecierpiące zwłoki zajęcia literackie zatrzymują w mieście na ocienionej przez pnące się wino werandzie chłodnik tratanie w złocie słońca kontrastującym ze świeżutkim obrusem. Pamiętasz, Ambrosi? Zresztą nie warto nawet pytać. Po twoich wargach widzę, że pamiętasz, ale cóż te łososie, te sandacze, a bekasy, a dubelty, a krzyki. A kuropatwy w sezonie, a przepiórki, a kukliki, a narzan szczypiący w gardle. Ale dość tego, wracajmy do tematu. Zaczynasz się nudzić, czytelniku? Za mną. O 10:30 wieczorem tego dnia, kiedy Berlioz zginął na patriarszych prudach na górze u Gribojedowa,
Światło paliło się tylko w jednym pokoju, w którym 12 przybyłych na posiedzenie literatów oczekiwało z niecierpliwością na Michała Aleksandrowicza. Siedzący na krzesłach i stołach, a nawet na dwóch parapetach okiennych w pokoju zarządu masolitu okropnie cierpieli z powodu upału. Przez otwarte okna nie napływała ani odrobina świeżego powietrza. Moskwa oddawała nagromadzone przez cały dzień w asfalta gorąco i było oczywiste, że noc również nie przyniesie ulgi. Sutereny ciotczynego domu, w której mieściła się kuchnia restauracji, dobiegała woń cebuli, wszystkim chciało się pić, wszyscy byli zniecierpliwieni i zirytowani. Beletrysta Bieskudnikow, cichy, starannie ubrany człowiek o uważnym i zarazem nieuchwytnym spojrzeniu, wyjął zegarek. Wskazówka zbliżała się do 11. Bieskudnikow przytyknął palcem w cyferblat i pokazał go sąsiadowi, poecie Wubrackiemu, który siedział na stole i z nudów majtał nogami obutymi w żółte półbuty na gumie. To przesada, mruknął Wubracki. Chłopiec zapewne zasiedział się nad klaźmą, powiedziała głębokim głosem Anastazja Łukniszna, niepremieno nowe, sierota po kupcu moskiewskim, która została pisarką i pisywała batalistyczne opowiadania marynistyczne pod pseudonimem Bosman George. Za pozwoleniem, rzekł odważnie autor popularnych skeczów Zagriwow. Sam wolałbym pić teraz herbatę na tarasie zamiast zdychać tu z gorąca. Jeśli się nie mylę, posiedzenie wyznaczone zostało na 10. A nad klaźmą teraz jest przyjemnie, podbechtywała obecnych Bosman George. Dobrze wiedząc, że Pierre Eugino, letniskowe osiedle literatów nad klaźmą, to czuły punkt wszystkich. Teraz już na pewno śpiewają słowiki, zawsze jakoś lepiej mi się pracuje za miastem, zwłaszcza na wiosnę. Trzeci rok wpłacam pieniążki, żeby chorą na Basedowa żonę wysłać do tego raju, ale jakoś się na to nie zanosi. Jadowicie z goryczą oświadczył nowelista Hieronim Poprichin. To zależy od szczęścia, zahuczał z parapetu krytyk A Babkow. Radość zapłonęła w maleńskich oczkach Bosman George, powiedziała łagodząc swój kontralt. Nie trzeba zazdrościć, towarzysze, są tylko 22 wille i raptem 7 w budowie, a w Masolicie jest nas 3000. 3111, wtrącił ktoś z kąta. No widzicie, ciągnęła Bosman, więc cóż począć, to zrozumiałe, że przyznano wille najbardziej utalentowanym. Generalicja. Z otwartą przyłbicą ruszył do boju Głuchariow, scenarzysta. Bieskudnikow udał, że ziewa i wyszedł z pokoju. Sam w 5 pokojach, Pierre Eugino, powiedział po jego wyjściu Głuchariow. Laurowicz w pojedynkę zajmuje 6, zawrzasnął Deniskin i w jadalni ma dębową boazerię. Teraz nie o to chodzi, zahuczał A Babkow, tylko o to, że jest w 11:30. Wszczął się tumult. Dojrzewało coś w rodzaju buntu. Zaczęli telefonować do znienawidzonego Pierre Eugina, ale dodzwonili się do innej willi, do Laurowicza. Dowiedzieli się, że Laurowicz poszedł nad rzekę i to ich zupełnie wyprowadziło z równowagi. Zadzwonili na chybił, trafił do Komisji Literatury Pięknej, a wewnętrzny 930 i oczywiście nikogo tam nie zastali. Mógłby chociaż zadzwonić, krzyczeli Deniskin, Głuchariow i Kwant. Ach, daremne były to krzyki. Michał Aleksandrowicz donikąd nie mógł zadzwonić. Daleko, daleko od Gribojedowa, wielkiej, oświetlonej, 1000 świecowymi żarówkami, w sali na 3 obitych blachą cynkową stołach leżało to, co jeszcze niedawno było Michałem Aleksandrowiczem, Berliozem. Na pierwszym leżał nagi, pokryty zaschniętą krwią tułów, ze zmiażdżoną klatką piersiową i zmasakrowaną ręką, na drugim głowa z wybitymi przed nimi zębami, z otwartymi, zmętniałymi oczyma, których nie raziło już nawet tak jaskrawe światło, a na trzecim kupa zesztywniałych szmat. Przy zdekapitowanym stał profesor medycyny sądowej, anatomopatolog i jego prosektor. Przedstawiciele organów śledczych oraz wezwany telefonicznie oderwany od chorej żony zastępca Berlioza Masolicie literat Żełdybin. Po
że Dybina posłano wóz, który przede wszystkim zawiózł go wraz z przedstawicielami organów śledczych, było to koło północy, do mieszkania Denata, gdzie dokonano opieczętowania papierów zmarłego, a potem już wszyscy pojechali do kostnicy. I oto teraz stojący przy zwłokach nieboszczyka dyskutowali, jak będzie dalej. Czy przyszyć do karku odciętą głowę, czy też wystawić zwłoki w sali u Gribojedowa, po prostu zakrywszy zmarłego aż po podbródek czarną materią. Tak, Berlioz nie mógł zadzwonić donikąd i doprawdy niepotrzebnie złościli się i krzyczeli Deniskin, Głuchariow, Kwant i Bieskudnikow. Dokładnie o północy cała dwunastka literatów opuściła pierwsze piętro i zeszła do restauracji. Tu raz jeszcze brzydko pomyśleli o Berliozie, ponieważ na werandzie wszystkie stoliki były już oczywiście pozajmowane i musieli zasiąść do kolacji w jednej z owych pięknych, lecz dusznych sal. Również dokładnie o północy w pierwszej z owych sal coś gruchnęło, zadzwoniło, potoczyło się, zadygotało i zaraz cienki męski głos, przekrzykując muzykę, desperacko zawołał Alleluja. Tak zagrzmiał słynny jazz band Gribojedowa. Pokryte kropelkami potu twarze zajaśniały. Wydawało się, że nagle ożyły wymalowane na suficie konie, lampy bodaj zaświeciły jaśniej i nagle obie sale poszły w tany, jakby zerwały się z łańcucha, a za nimi poszła w tany i weranda. Puścił się w pląs Głuchariow z poetką Tamarą półmiesiąc. Ruszył do tańca Kwant z jakąś aktorką filmową w żółtej sukni. Poszedł w tany powieściopisarz Żukopow. Tańczył Druguński i Czerdaczkin, maleńki Deniskin z olbrzymią Bosmanżor. Tańczyła piękna Siemiejkina Gal, architekt w mocnym uścisku anonima w spodniach z białego żaglowego płótna. Tańczyli stali bywalcy i wprowadzeni goście Moskwiczanie i przyjezdni pisarz John z Kronsztadu, jakiś Witjak Kuftik z Rostowa, bodajże reżyser z fioletowym liszajem przez cały policzek. Tańczyli najwybitniejsi przedstawiciele sekcji poetyckiej Masolitu, a więc Pawianow, Bohulski, Słodkin, Szpiczkin i Adelfina Buzdiak. Tańczyli młodzi ludzie o niewyjaśnionym zawodzie, ostrzyżeni na jeża, wywatowani w ramionach. Tańczył jakiś wiekowy staruszek z brodą, którą wplątało się źdźbło szczypiorku. Tańczyła z nim chuderlawa, zżerana przez anemię dziewczynina, wygniecionej sukieneczce z pomarańczowego jedwabiu. Zlani potem kelnerzy nieśli ponad głowami spotniałe kufle piwa, krzyczeli ochryple z nienawiścią najmocniej przepraszam obywatelu. Głos skądś z głośnika komenderował szaszłyk karski raz, dwie gicze, flaki po polsku. Cienki głos nie śpiewał już, ale wył Alleluja. Łoskot złotych talerzy jazz bandu zagłuszało od czasu do czasu szczękanie naczyń, które pomywaczki zsuwały po równi pochyłej do kuchni. Jednym słowem piekło. A o północy ukazała się w piekle zjawa. Wszedł na werandę piękny czarnooki mężczyzna ze spiczastą brudką we fraku i ogarnął władczym spojrzeniem swoje włości. A mawiali, a mówili mistycy, że był czas, kiedy mężczyzna ten nie chodził we fraku, tylko przepasywał się szerokim pasem skórzanym, za którego sterczały rękojeści pistoletów, a jego włosy, jak krucze skrzydło, przewiązywał szkarłatny jedwab i po Morzu Karaibskim płynął pod jego dowództwem bryk pod czarną, trumienną banderą z trupią czaszką. Ale nie, o nie. Urzą kusiciele mistycy, nie ma na świecie żadnych karaibskich mórz i nie pływają po nich odważni do szaleństwa. Flibustierowie ani korweta nie rusza za nimi w pościg. Nie ściele się ponad falami dym z dział. Nic takiego nie ma i nigdy nie było. Owszem, jest. Przywiędła lipa. Są żelazne sztachety i bulwar za nimi. Lód pływa w kompotierce, przy sąsiednim stoliku widać czyjeś przekrwione bycze oczy. Jest strasznie, o bogowie, o bogowie moi, trucizny, trucizny. I nagle przy stoliku eksplodowało słowo Berlioz. Jazz nagle rozpadł się i uciszył, jak gdyby ktoś go zdzielił pięścią. Co, Berlioz? I dalejże zrywać się, dalejże krzyczeć. Tak, na straszną wiadomość o Michale Aleksandrowiczu
Dźwignęła się fala zgrozy. Ktoś zakrzątnął się, wołał, że należy niezwłocznie natychmiast, nie rozchodząc się, wystosować jakąś wspólną depeszę i wysłać ją zaraz. Ale jaką depeszę, zapytajmy, i do kogo? I po co ją wysyłać? W rzeczy samej do kogo? Jakiż pożytek może mieć z jakiejkolwiek depeszy ten, którego ciemię ściskają teraz gumowe ręce prosektora, którego kark profesor przekłuwa właśnie zakrzywionymi igłami? Ten człowiek nie żyje i nic mu po depeszach. Wszystko się skończyło, nie zawracajmy głowy telefonistkom. Tak, nie żyje, nie żyje, ale my przecież żyjemy. Tak, wydźwignęła się fala grozy, ale chwilę potrwała, już zaczęła opadać, już ten i ów wrócił do swego stolika i najpierw ukradkiem, a potem zgoła bez żenady wypił swoją wódeczkę. Zakąsił, no bo rzeczywiście po co ma się marnować de Vaulay? Czy możemy pomóc Michałowi Aleksandrowiczowi? Czyż mu będzie lżej od tego, że będziemy głodni? My przecież żyjemy. Oczywiście. Fortepian zamknięto na klucz. Jazz band się rozszedł. Dziennikarze rozjechali się do swoich redakcji, aby pisać nekrologi. Z kostnicy sądówki przyjechał Żeldybin. Ulokował się na górze w gabinecie nieboszczyka i zaraz zaczęto mówić, że to właśnie on będzie następcą Berlioza. Żeldybin wezwał do siebie z restauracji wszystkich 12 członków zarządów i na niezwłocznie rozpoczętym w gabinecie Berlioza posiedzeniu omówiono pilnie sprawy dekoracji sali kolumnowej Gribojedowa, przewiezienie ciała z kostnicy do tej sali, wystawienia zwłok na widok publiczny i inne związane z tym smutnym wydarzeniem problemy. Restauracja zaś zaczęła swoje zwykłe nocne życie i kontynuowałaby je aż do zamknięcia, to znaczy do 4 rano, gdyby nie zaszło coś zupełnie już niezwykłego, coś, co na gościach restauracji zrobiło znacznie większe wrażenie niż wieść o śmierci Berlioza. Poruszenie ogarnęło najpierw dyżurujących przed podjazdem domu Gribojedowa dorożkarzy. Jeden z nich wstał na koźle i zawołał: fiu, popatrzcie no tylko. Następnie przy żelaznych sztachetach zapłonął ognik, który wziął się nie wiedzieć skąd, i ognik ten zaczął się zbliżać do werandy. Zaczęto wstawać od stolików i przyglądać mu się i zobaczono, że wraz z owym ognikiem podąża w stronę restauracji biała zjawa. Kiedy podeszła do ustawionych wokół werandy kratek, wszyscy zastygli przy swoich stolikach z kawałkami sterleta na widelcach, z powytrzeszczanymi oczyma. Portier, który właśnie wyszedł na papierosa przez drzwi restauracyjnej szatni, zdeptał niedopałek i ruszył w kierunku zjawy, najwyraźniej chcąc jej zagrodzić drogę do restauracji, ale z jakichś nieznanych powodów odstąpił od tego zamiaru i stanął uśmiechając się głupkowato. Zjawa zaś minęła sztachetki i bez przeszkód wkroczyła na werandę. Wtedy wszyscy zobaczyli, że nie jest to żadna zjawa, tylko słynny poeta Iwan Bezdomny. Poeta był bosy, miał na sobie białe kalesony i rozdartą, białawą, tołstojowską koszulę, do której przypięty był na piersiach grafką papierowy święty obrazek przedstawiający niezidentyfikowanego świętego Iwan. Trzymał w dłoni zapaloną świeczkę, a na jego prawym policzku widniało świeże zadrapanie. Wprost trudno zmierzyć głębię ciszy, która zaległa na werandzie. Jednemu z kelnerów przechylił się kufel i widać było, jak piwo leje się na podłogę. Poeta wzniósł świecę nad głową i powiedział głośno: czołem, przyjaciele. Po czym zajrzał pod najbliższy stolik i zawołał smutno: nie, tu go nie ma. Dały się słyszeć dwa głosy. Bas powiedział bezlitośnie: no i macie, delirium. Drugi zaś głos kobiecy, wylękniony, wypowiedział następujące słowa: że też milicja pozwoliła mu iść przez miasto w takim stanie. Iwan usłyszał i odparł: dwa razy chcieli mnie zatrzymać, raz na Skatiertnym i drugi raz tutaj, na Bronnej, ale dałem nogę przez płot. I widzicie, policzek sobie rozwaliłem. Po czym poeta wzniósł świecę i wrzasnął: bracia w literaturze. Jego naderwany głos okrzepł i nabrał ognia. Słuchajcie mnie wszyscy, on się pojawił. Łapcie go zaraz, bo inaczej narozrabia tak, że się nie pozbieramy. Co on mówi? Kto się pojawił? Rozległy się ze wszystkich stron głosy. Konsultant, odparł Iwan. Konsultant, który przed chwilą zabił na patriarszych prudach miszę Berlioza. Teraz z dalszej sali runął na werandę tłum. Ciżba zgromadziła się wokół Iwanowego ogieńka.
Przepraszam, przepraszam, proszę wyrażać się jaśniej. Rozległ się nad duchem Iwana spokojny i uprzejmy głos. Co to znaczy zabił? Proszę powiedzieć, kto zabił? Zagraniczny konsultant, profesor i szpieg. Rozglądając się, odpowiedział Iwan. A jak się on nazywa? Zapytano go cicho na ucho. Właśnie, jak się nazywa? Krzyknął zrozpaczony Iwan. Żebym to ja wiedział, jak on się nazywa. Nazwisko było na wizytówce, ale się nie przyjrzałem. Pamiętam tylko pierwszą literę w. Się nazywa. Co to było za nazwisko na w? Schwyciwszy się za głowę, zapytał Iwan sam siebie i nagle zaczął mamrotać we. Waszner? Wagner? Weiner? Wegner? Winter? Rozmyślał w takim napięciu, że poruszyły mu się włosy na głowie. Wulf! Podrzuciła litościwie jakaś kobieta. Iwan się wściekł. Idiotka! Wrzasnął, szukając oczyma tej, która się odezwała. Co tu ma do rzeczy Wulf? Wulf nic tu nie zawinił. Wowa, nie pamiętam. Wiecie co, obywatele? Zadzwońcie co prędzej na milicję, niech wyślą w pościg za konsultantem 5 motocykli i ludzi z karabinami maszynowymi. Ale nie zapomnijcie powiedzieć, że jest z nim jeszcze dwóch. Jakiś taki kraciasty dyblas. Dryblas, pęknięte szkło w binoklach i czarny kot, taki tłusty. A ja tymczasem przeszukam Grybojedowa. Coś mi mówi, że jest tutaj. Iwan w podnieceniu rozepchnął otaczający go tłum. Zaczął wymachiwać świeczką, polewając się woskiem i zaglądać pod stoliki. Wtedy ktoś zawołał – gdzie lekarz? I pojawiła się przed Iwanem czyjaś jowialna, mięsista, wygolona i dobrze odżywiona twarz w rogowych okularach. – Towarzyszu bezdomny – powiedziała ta twarz jubileuszowym głosem – uspokójcie się. Wyprowadziła was z równowagi śmierć tego, którego wszyscy tak kochaliśmy, śmierć Michała Aleksandrowicza. Nie, po prostu Miszy Berlioza. Wszyscy świetnie to rozumiemy. Potrzebny jest wam spokój. Towarzysze zaraz was odprowadzą do łóżka. Prześpijcie się. Czy ty? Szczerząc zęby przerwał Iwan. Rozumiesz, że trzeba złapać profesora? Co mi tu głowę zawracasz jakimiś bzdurami, kretyn? Zlitujcie się, towarzyszu bezdomny. Jak tak można? Odpowiedziała twarz, czerwieniejąc się, wycofując i żałując już, że się w to wszystko wdała. O nie, dla kogo, jak dla kogo, ale dla ciebie nie będę miał litości. Z cichą nienawiścią powiedział Iwan. Skurcz zeszpecił jego fizys. Pośpiesznie przełożył świeczkę z prawej do lewej, zamachnął się szeroko i dał w ucho współczującej twarzy. Wtedy wreszcie zrozumiano, że należy się rzucić na Iwana i rzucono się na niego. Świeczka zgasła, okulary, które zeskoczyły z twarzy, w mgnieniu oka zostały rozdeptane. Iwan wydał z siebie straszliwy okrzyk bojowy, który ku powszechnemu podziwowi dał się słyszeć nawet na bulwarze i zaczął się bronić. Rozległ się brzęk spadających ze stolików naczyń i krzyk kobiet. Podczas kiedy kelnerzy wiązali poetę serwetami, w szatni kapitan Brygu rozmawiał z portierem. – Nie, widziałeś, że jest w samych gaciach? – zimno zapytał pirat. – Ale przecież Archibaldzie, Archibaldowiczu – odpowiedział przerażony portier. – Jakże mogłem ich nie wpuścić, skoro oni są członkami masolitu? – Nie widziałeś, że jest w samych gaciach? – powtórzył pirat. – Ulitujcie się, Archibaldzie, Archibaldowiczu – mówił purpurowiejąc portier. – Co ja miałem zrobić? Sam rozumiem. Na werandzie siedzą damy. – Damy nic tu nie mają do rzeczy. – Damom jest to obojętne – odpowiedział pirat, dosłownie spopielając portiera oczyma. Ale milicji to nie jest obojętne. Człowiek w bieliźnie może kroczyć ulicami Moskwy tylko w jednym wypadku, w tym mianowicie, kiedy towarzyszą mu milicjanci i tylko w jednym kierunku, na komisariat. A tyś powinien wiedzieć, skoro jesteś portierem, że masz obowiązek gwizdać, nie zwlekając ani przez sekundę. Słyszysz? Słyszysz, co się dzieje na werandzie? Wtedy na wpół oszalały portier usłyszał jakoweś jęki dobiegające z werandy, szczęk tłuczonych naczyń, krzyki kobiet. No i co mam teraz z tobą zrobić? Zapytał. Fibustier. Skóra na twarzy portiera przybrała tyfusowy odcień. Jego oczy zmartwiały. Wydawało mu się, że czarną fryzurę z przedziałkiem okrył ognisty jedwab. Znikł śnieżny gors, zanikł frak, a za skórzanym pasem zjawiła się głownia pistoletu. Portier widział już oczyma wyobraźni, jak wisi na Mars Srieri. Fok masztu. Na własne oczy oglądał swój własny wywalony język i z nieruchomiałą, opadłą na ramię głowę usłyszał nawet plusk fali za burtą. Kolana się pod nim ugięła wtedy.
Fibustier użalił się nad nim, zgasił swe palące spojrzenie. Uważaj, Mikołaju, żeby mi to był ostatni raz. Takich portierów tu nam nie potrzeba, idź lepiej za stróża do cerkwi. Powiedziawszy to, kapitan Brygo szybko, wyraźnie i precyzyjnie zakomenderował. Bufetowy, pan Tielej, milicja, protokół, wóz, do czubków i dorzucił gwiszcz. Kwadrans potem niezmiernie podniecona publiczność, nie tylko restauracji, ale także na bulwarze i w oknach sąsiadujących z ogrodem restauracji domów patrzyła, jak pan Tielej, portier, milicjant, kelner oraz poeta Riuchin wynoszą z bramy Gribojedowa, spowitego jak niemowlę młodego człowieka, człowieka, który zalewał się łzami, pluł, szczególnie starając się trafić w Ruchina i krzyczał na cały bulwar: dranie, dranie! Kierowca ciężarówki z gniewnym obliczem zapuszczał silnik. Obok dorożkarz zacinał szkapę, chłostał ją po kłębach lejcami, barwy bzu krzyczał. Tutaj, tutaj, to wyścigowa klacz. Ja już woziłem do wariatów. Dokoła huczał tłum, omawiał niezwykłe wydarzenie. Był to jednym słowem obrzydliwy, niegodny, gorszący, świński skandal, w złym guście skandal, który skończył się wtedy dopiero, kiedy ciężarówka odjechała wreszcie sprzed bramy Gribojedowa, uwożąc nieszczęsnego Iwana Nikołajewicza, milicjanta, Pantieleja i Ruchina.